Prokuratura skierowała do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla polityka, dla byłego wiceministra sprawiedliwości, który nadzorował Fundusz Sprawiedliwości i w związku z tym właśnie nadzorem usłyszał 11 zarzutów w prokuraturze. Jan Piotrowski w Sejmie zbiera komentarze, zbiera informacje jeszcze nie dotyczące decyzji sądu, bo na nią czekamy. Ciekawe swoją drogą, czy nastąpi, czy możemy się jej spodziewać szybko, czy też posiedzenie będzie trwało trochę, a może jeszcze dłużej niż trochę. W każdym razie komentarze już są, a Janek w Sejmie się w nie wsłuchuje. Janku, witam cię. Oczywiście, że są, bo też wygląda na to, że prokuratura nie odpuszcza w sprawie posła Romanowskiego. Wnioskuje o areszt, podaje przesłanki, które mają na to wskazywać, że areszt jest uzasadniony. To ma być z jednej strony ryzyko mataczenia, wpływania jakiegoś na pozostałych świadków w tej sprawie. Z drugiej strony zagrożenie wysoką karą i duże prawdopodobieństwo, zdaniem prokuratury przynajmniej, że poseł Romanowski faktycznie dopuścił się zarzucanych mu przestępstw. Co będzie dalej w tej sprawie? To już pytania do mojego gościa Krzysztofa Kwiatkowskiego, byłego ministra sprawiedliwości, byłego prezesa NIK. Kłaniam się. Witam pana redaktora, witam wszystkich telewidzów telewizji TVN. Panie senatorze, sądzi pan, że sąd uwzględni ten wniosek, biorąc pod uwagę, że przecież do tej pory, kiedy zasłaniał się immunitetem poseł Romanowski, no on był na wolności i mógł teoretycznie też wpływać na innych świadków. Czy jak do tego podejdzie sąd? Na pańską wiedzę procedury karnej. Po pierwsze muszę wyraźnie zaznaczyć, że nie mam tu oczywiście żadnej wiedzy tajemnej. Trzymam w rękach komunikat prokuratury krajowej. Jak do tego może podejść sąd? Prokuratura wskazuje i słusznie, że zgromadzony materiał dowodowy jednoznacznie pokazuje, że pan Romanowski dokonywał próby mataczenia w tej sprawie. No ale ktoś powie, to już mógł się... Przepraszam, tylko wejdę w słowo. Chodzi o te nagrania, tak, które słyszeli. Tak jest. Na nagraniach mamy jednoznacznie wskazanie, jak czyścić skrzynki mailowe, jak uczestnicy rozmowy, czyli także pan Romanowski, uzgadniali, jak zeznawać przed prokuraturą i co zrobić, żeby nie ponieść odpowiedzialności z tego tytułu. I teraz ktoś zada sobie pytanie. No ale pan Romanowski miał już trochę czasu, żeby się namataczyć, bo część osób jest w areszcie, no ale nie wszystkie osoby są w areszcie. Odwołam się do konkretnego przykładu. W jednej z rozmów pojawił się wątek kasowania maili. Urszula D. to jedna z osób zatrzymanych. Pyta w trakcie tej rozmowy, czy powinna usunąć korespondencję z połową Solidarnej Polski, zdradzając, że między innymi pisała do niej Patrycja Kotecka, żona Zbigniewa Ziobry i wpływowa postać w tej partii. Oczywiście Zbigniew Ziobro, jego małżonka pozostają na wolności. I teraz pytanie, czy w związku z tym rzeczywiście sąd nie powinien uwzględnić tego wniosku, chociażby po to, żeby do tego kontaktu między byłym wiceministrem a swoim szefem, który jako minister sprawiedliwości nadzorował cały fundusz, nie dochodziło. To jest decyzja sądu. Prokuratura uznała w oparciu o zebrany materiał dowodowy i w oparciu o konkretne zachowania pana Romanowskiego, że według prokuratury to są przesłanki, które jednoznacznie wskazują na potrzebę wystąpienia z wnioskiem o tymczasowy areszt. Ostatecznej decyzji w tej sprawie, ostateczną decyzję podejmie oczywiście sąd. A czy sąd, podejmując tą decyzję, będzie brał pod uwagę to, co mówi publicznie poseł Romanowski i jego pełnomocnik? Wczoraj, kiedy postawiono mu te zarzuty, kiedy wyszedł z prokuratury, był bardzo pewny swego, zapewniał, że zarzucanych mu przestępstw nie popełnił, to raz, że tam jest zarzut przywłaszczenia mienia, że on przecież żadnego mienia nie przywłaszczył, że w grupie żadnej zorganizowanej nie brał udziału. Czy w związku z tym sąd będzie gdzieś sprawdzał jego wersję, weryfikował? Oczywiście w Polsce obowiązuje domniemanie niewinności. Dopóki pan Romanowski nie jest skazany wyrokiem, jest niewinny. Ale muszę też zauważyć pewną prawidłowość. Jako minister sprawiedliwości wizytowałem wiele zakładów karnych. Rozmawiałem też z więźniami. I było dla mnie fascynujące, że na kilkadziesiąt osób, z którymi rozmawiałem w zakładach karnych, wszyscy byli niewinni. Okazało się, że każdy z nich był ofiarą pomyłki sądowej, i nikt nie popełnił tego czynu, za który przychodziło mu odbywać karę pozbawienia wolności. Okazuje się, że przypadłość wyjątkowej pewności siebie dotyka wielu osób, które mają relacje z wymiarem sprawiedliwości. Wiem, że trudno tutaj wróżyć, ale na pański nos i pańskie doświadczenie i w procedurze karnej, i w polityce, by sąd się zgodzi na ten wniosek? Panie redaktorze,
Bardzo trudno mi tutaj się wypowiadać jeszcze z jednego względu. My możemy wszystkiego nie wiedzieć. Ja nie wiem, czy prokuratura nie ma dodatkowych informacji. Ja nie wiem, czy wczoraj w trakcie czynności, które prokuratura przeprowadzała z udziałem pana Romanowskiego, nie pojawiły się jakieś rozbieżności między tym, co on wczoraj mógł przekazać, a tym, co wynika na przykład z zeznań jednej z osób, która w tym konkretnym przypadku podjęła współpracę z prokuraturą. To mogą być dodatkowe okoliczności, które by pokazywały, że ta obawa mataczenia jest obawą ciągłą, że ona nie ustała, bo chociażby taka sytuacja, w której oczywiście oskarżony ma prawo się bronić, ma nawet prawo mówić nieprawdę, ale mogły wyjść okoliczności związane z jakąś informacją o jego kontakcie na przykład z swoim bezpośrednim przełożonym. To wszystko musi rozstrzygnąć sąd, a prokuratura musi to zawrzeć we wniosku, jeżeli, jak czytamy w komunikacie, jest przekonana, że w tym konkretnym przypadku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu jest uzasadniony zgromadzonym materiałem dowodowym. Zresztą tego materiału jest szalenie dużo, jak twierdzi prokuratura, kilkadziesiąt, czy nawet, jeśli dobrze pamiętam, setki tomów akt, a zdaje się, że kolejne właśnie się zapisują i to każdego dnia. Senator Klubu Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości. Dziękuję panie senatorze. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu.